Nieoczekiwanie Stanisława Celiniska zniknęła z mediów. Jak się okazuje, już w najbliższym czasie będzie musiała podjąć ważną decyzję. Niestety, sytuacja cały czas się pogarsza, a chodzi o jej zdrowie. Stanisława Celińska, chociaż jest już po 70, zachwyca swoją energią. Nie brakowało jej, gdy w ostatnich tygodniach pojawiła się na scenie festiwalu w Opolu. Co więcej, zdrowie pozwoliło jej wywalczyć nagrodę publiczności za piękną piosenkę Niech minie złość w czas. Jednak, jak się okazuje, nie wszystko jest tak dobrze ze zdrowiem artystki. Stanisława Celińska zmaga się z ogromnym bólem. Problemy zdrowotne polskiej artystki nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Stanisława Celińska chętnie dzieli się informacjami na swój temat. Nieraz przekazywał, że poruszanie sprawia jej coraz więcej bólu. Jak się okazuje, problemem są wysłużone kolana. Zgodnie z doniesieniami tygodnika Świat i Ludzie, lekarze od dawna namawiają ją na operację. Z lekarzami zgadzają się także osoby z bliskiego otoczenia Celińskiej. Jednak artystka wciąż się na nią nie decyduje, zmaga się z wielkimi wątpliwościami. To trudna decyzja tym bardziej, że służba zdrowia jest w kryzysie przez pandemię koronawirusa. Ale Stasia musi wreszcie o siebie zadbać. Chciałaby jeszcze długie lata pracować na scenie, a do tego potrzebna jest świetna kondycja, zdradziła w rozmowie z tygodnikiem Świat i Ludzie znajoma artystki. Dzisiaj grzeje, 1, 2. Wideo, policję dzwoń Wiesiek, kolizja w Gdańsku, kto wymusił pierwszeństwo? 3. Stanisława Celińska może liczyć na wsparcie bliskich, wszystko mi już zaczęło nawalać, stawy, kolana, nogi, zdradziła w rozmowie w 2018 roku Stanisława Celińska. Na szczęście, jak donosi tygodnik Świat i Ludzie, Stanisława Celińska cały czas może liczyć na wsparcie swojej córki. Aleksandra nie zostawiła mamy w potrzebie i zawsze, gdy ma możliwość, pojawia się u niej. Po nieuniknionej operacji z pewnością nie zostawi samotnie mieszkającej matki. Źródło: WP.